Witam Was, docent polskie miniberwary.pl. 12. edycja Warszawski Festiwal Piwa i ze mną Bronisław Romaniec, admin grupy Jepiwka. Jak będzie w piwie? A nawet widziałem jebawka na WFP. Nie, nie jebawka, piwo jebka. Piwo jebka, przepraszam. To jest pogardliwe określenie naszej grupy, chyba kiedyś ktoś takiego użył i się przyjęło. A czy też z drugiej strony to jeden z dwóch wariantów, który mógł powstać, jak będzie w piwie. Była piwo jebka, jepiwka stanęła na jepiwce, bo jednak to nie jest wulgarne. Zacznijmy od początku, czyli w ogóle skąd pomysł na grupę i kiedy to było? Grupa powstała jakieś 7 lat temu albo 6, tak mi się wydaje. To była w ogóle któraś rocznica katastrofy smoleńskiej, bo pamiętam, że oglądałem materiał na TVN-ie związany z tąże katastrofą i postanowiłem wtedy założyć grupę na temat piwa, dlatego że pamiętam po prostu, korzystałem z browar Bizu. I po prostu w pewnym momencie, no, to nie było medium jakby przeznaczone dla mnie trochę i osób z mojego pokolenia. Jakie miałeś, jakiego nika miałeś na Browarbizie? O stary, nie pamiętam i tego nie wyjawię. Ale znaczy jakbym pamiętał, to bym dobra, pamiętam, ale nie wyjawię, w ten sposób. Ale i to jest pierwsza ważna informacja. Bronisław był na Browarbizie. To jasne, że byłem. Był tak. Na Browarbizie. Jakoś po roku użytkowania jakby przestałem wchodzić i szukałem grupki związanej zwłaszcza z jebawkami wtedy, które wtedy już się robiły jakby popularnymi grupkami. I po prostu powstał kiedyś tam wątek na temat piwa na jebawce właśnie, znaczy na grupie matce. I tam wyszło, że w sumie nie ma żadnej grupy na piwa. No to zdecydowałem się utworzyć i mieliśmy całe 10 członków przez chyba pierwsze 2 miesiące. I wtedy z Rafałem Imielskim, pozdrowienia do obecnie wsi pod Olsztynem, nie, małej miejscowości pod Olsztynem, dla Rafała, postanowiliśmy grupę rozkręcić. Gdzieś tam się chyba w komentarzach na YouTubie reklamowaliśmy, może nawet u Ciebie docen, bo już wtedy chyba Twój kanał istniał, na pewno istniał. 2005. 15, przepraszam, a starszy niż Kraft nie jestem. No, to tak. Ja tam Cię pamiętam, jak początkowo się interesowałem piwem, więc tak. Zaczęliśmy się po prostu gdzieś tam spamować i tak dalej, trochę tam osób naszło i z jebawki, i z trochę tam z... Chyba Jerry z blogosfery pierwszy trafił, Jerry Brewery do nas na grupę. I jakby taka lawina branży na grupę zaczęła się właśnie od jakiegoś posta na blogu Jerry'ego. Gdzie napisał właśnie, że jest taka fajna grupka i piwka, tam chyba było wtedy tak 200 członków może i wtedy jakby weszło więcej osób z branży, nie? No to przejdźmy do roku 2021 i ile jest osób na grupie? 16 200 chyba obecnie. Masz statystyki osób aktywnych? Tak, mam. Znaczy Facebook, do końca nie jestem pewien, jak Facebook oznacza osoby jako aktywne, bo obecnie pokazuje, że mamy tam 12,5 tysiąca aktywnych osób na grupie, ale no, szczerze mówiąc, nie wierzę, że 12,5 tysiąca osób daje reakcje, postuje, komentuje. Myślę, że to chyba chodzi o osoby, które gdzieś tam czy czytają na swoim feedzie po prostu posty z jepiwki, coś w tym guście, tak mi się wydaje. Jednym słowem, czy uważasz, że jepiwka jest obecnie najbardziej opiniotwórczą grupą? Społecznością piwną w Polsce? Do pewnego stopnia pewnie tak, ale myślę, że no zdecydowanie większa obecnie rola jest Antapta, gdzieś w polskim krafcie, jeśli chodzi o opiniotwórczość. Był taki okres, że piwka faktycznie gdzieś tam jakby wspomagała kreowanie jakichś trendów w polskim krafcie. To nie wiem, powiedzmy tak 3 lata temu, może 4 lata temu, że faktycznie grupa gdzieś tam więcej znaczyła. To wy zrobiliście pejstry. To dzięki Wam albo przez Was. Tak? Nie wiem, szczerze mówiąc. Kto w sumie pierwszy? Nie, pierwsze takie pastry w polskim krawcie to chyba był z Tomostu, prawda? Znaczy, tak ja jeszcze pamiętam coś takiego jak milkshake IPA, no tak, co było takim preludium, prawda? Tak, było. Ja w ogóle bardzo tęsknię za tym stylem, ale naprawdę spoko to był styl. Na Ukrainie ciągle się w ogóle się waży milkshake IPA, tak samo brut IPA tam nie zdechło, w przeciwieństwie do naszego kraftu. Zresztą spędziłem trochę więcej czasu teraz na Ukrainie, też były bardzo ciekawe się tam kraft rozwija. No to mamy akurat podobny pogląd, natomiast ja wychodzę z innego założenia odnośnie Ukrainy, że tam właśnie klasyka,
cały czas istnieje, że jest gose bez dodatków, tak, jest micro IPA leciutkie, więc zobacz. Każdy z nas, mając inne podejście do stylów piwnych, w sensie do faworyzowanych. Tam się robi też sporo klasyki, tak, też mam takie zdanie. Goze tam jest bardzo często tradycyjne, właśnie, to jest spoko. I nawet jak jest z owocami, to jest faktycznie goze, nie? Że to jest solone, a nie jakaś wariacja na temat goze, bo u nas to tak różnie z tym bywa. Czyli co, zgadzamy teraz, się co do tego, że Ukraina jest ciekawym rynkiem i warto tam... Nie, świetne. W ogóle polecam, w maju jest Lwowski Festiwal Piwa. Ja tam na pewno jadę. Byłem 2-3 tygodnie temu na Lwowskim Festiwalu Piwa. Kapitalny festiwal, no niesamowita atmosfera, 70 browarów, mnóstwo świetnej gastronomii, kapitalny obiekt, naprawdę warto sobie zrobić takiego weekend tripa do Lwowa, pójść na ten festiwal piwa i poziom naprawdę teraz był spoko, w sensie jakby w polskim krafcie mamy więcej takich, wiesz, wymrażanych, jakichś takich naprawdę rozwalających dupę rzeczy, tam tego jeszcze za bardzo nie ma. W dużej mierze gdzieś tam trochę odtwarzają, myślę, że jakieś trendy też z zagranicy. Mało jest takich jakichś własnych rzeczy, własnych mód w piwie. Ale jestem naprawdę zadowolony z tego poziomu, jaki tam był. Średni poziom naprawdę był wysoki. Piłem na przykład kapitalnego nowozelandzkiego Pilsnera, 4,5 na Antapcie dałem, co przy mojej tam średniej 3,2 na Antapcie to jest naprawdę wysoko. Tam chyba jeszcze, nie wiem, tam z 5 piw może ma taką ocenę. Z jakiego browaru? Browar Ten Man Brewery. Kijów. Tak, super browar naprawdę. IPy też robią kapitalne. Słuchajcie, przeradza nam się rozmowa w rozmowę o UA Craft, a jednak, no tak, popieramy to. Natomiast wróćmy trochę na polskie podwórko, chociaż właśnie niekoniecznie, bo przecież piwka też była takim głosem, że właśnie piwo to nie tylko polskie podwórko, to nie tylko polski craft, ale właśnie niech ci blogerzy mówią coś o zagranicy. Wy dużo o zagranicy mówiliście, pisaliście. Zdecydowanie tak i w ogóle też tak, no na pewno widzę to, że powiedzmy wchodzą gdzieś tam osoby do nas lekko zainteresowane piwem na grupę i tam gdzieś tam spróbowały z jakiegoś polskiego piwa albo po prostu chcą czegoś spróbować i chcą się czegoś dowiedzieć. No i przez to, że jednak ta zagranica gdzieś tam się pojawia, to zaczynają też się czasem interesować, że a może jednak spróbuję czegoś jeszcze tam droższego, jeszcze ciekawszego, gdzieś tam z zagranicy, jakiś browar inny. Więc no na pewno gdzieś tam i piwka jest taka wektorem, jest takim wektorem właśnie pogłębiającym to zainteresowanie piwem kraftowym i tak rozprzestrzeniającym bardziej na jakieś tam inne państwa, inne sceny kraftowe. Jasne. No to też mam właśnie takie wrażenie, jak mówimy o tej opiniotwórczości jepiwki, czy uważasz, że cały czas jepiwka jako grupa jest opiniotwórcza, czy już pokazały się pewne osobowości medialne, blogerzy, persony jepiwki, wspominając oczywiście Ramiego, Ramidusa, pozdrawiam. Jak to wygląda? Czy mamy takich kilku liderów, czy cały czas jepiwka jest jednak głosem ogółu? Nie no, liderzy z nami zawsze byli. Raczej oprócz tam, wiadomo, regularnie gdzieś tam coś postujących osób, czy tam na przykład Rami, czy tam Omar, no to jest jakaś taka zawsze trochę cyrkulacja tych osób, że trochę się zmieniają. I myślę, że też to wynika trochę z tego, że no wiadomo, każdy człowiek gdzieś tam i trochę mniej jest zainteresowany w pewnym momencie pisaniem i samym piwem kraftowym i potem może wraca do tego i częściej postuje. I ja myślę, że jakby... Ja też od jakiegoś czasu nie jestem jakiś super aktywny na grupie i też są takie momenty, że super tego nie śledzę. Ja po prostu czasem zauważam, jak wracam bardziej do forumowania na jepiwce, że jakby trochę jakby te osoby, które są gdzieś tam liderami, się zmieniają jednak. I czołowi postujący się gdzieś tam zmieniają co jakiś czas, powiedzmy. Wiesz, tak było na Browarbizie. Browarbiz też był jakąś społecznością, a potem ludzie zaczęli z niego wychodzić i stawali się właśnie tymi blogerami, jakimiś tam osobowościami, patrząc oczywiście w pierwszym rzędzie na Kopyra. Więc ciekawe, czy jepiwki nie czeka taki los, że czy Omar, czy Rami wyjdą poza grupę i będą coś tworzyć samodzielnie? Ciężko powiedzieć, więc znaczy, jeśli chodzi o nich, to samych to nie sądzę akurat. Pozdrawiamy. Nie są tym aż tak zainteresowani, raczej tak mi się wydaje. Czy też tam wiele osób, powiedzmy... Myślę, że wiele osób na jepiwce, którzy gdzieś tam popularnie postują, już dawno by tam zaczęły robić jakąś swoją rzecz, jakby były tym zainteresowane. Ja nie wiem w sumie, chyba nie było nawet jeszcze jakiegoś blogera czy vlogera popularnego, który wyszedł typowo z jepiwki, że jakoś by zaczął
Jakby ja nie widzę jakby jak na razie takiego schematu, żeby coś takiego się stało. Może tak, czemu nie? No, tam zawsze jakaś to może być trampolina dla kogoś. Okej, Bronisławie, mówiłeś, że jakieś specjalne informacje na temat... Cisza. Nie. Jeszcze nie teraz. Nie. Dobra, powiedzmy tak, może będzie coś ciekawszego, za jakiś czas jakaś ciekawsza informacja, ale tam jeszcze nic nie wiadomo. No, na pewno gdzieś tam w planie mam jakieś zrobienie może sklepiku, jepiwki małego, jakąś taką... Merce? Tak, no jakoś to myślałem o odzieży, ale jakby mój pomysł na to jest taki, żeby to była jakaś taka, no i fajnej jakości odzież, że naprawdę można z tego korzystać i nie byłoby to tak mocno, aż tak prosto w oczy związane gdzieś tam z piwem, a zobaczymy jeszcze tak naprawdę, na czym to stanie. No to sprawa na przyszły rok, raczej oczywiście szkła też powtórzę, postaram się zrobić coś krzywe znowu? Dziwnego, zobaczymy tak naprawdę, jeszcze będę myślał. Czyli dużo pomysłów? Faza realizacji do dopracowania. Dwa pomysły, to niedużo. Okej. Coś na koniec? Do widzów? Pijcie dobre piwo. Pozdrawiam z festiwalu. I dziękujemy bardzo za gościnę browarowi Golem w szkle Black IPA o nazwie Black Dahlia i Fesik. Zdecydowanie polecam Black Dahlia. Black IPA kapitalne. Świetna. Wymrażanki też były kapitalne z Golem, a The Ultimate Abyss to w ogóle cudo, przepyszne. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego. Dla jepiwki, dla oczywiście was jako oglądających. No i cóż, widzimy się oczywiście przy kolejnej dobrej okazji. Dara.